Cześć Wam. Dzisiaj będę robił zabudowę kaloryfera do pokoju do moich córek. Projekt wyczekiwany od dawna, niestety nie przez Was, ale nieważne. W końcu jest plan, jest materiał, możemy działać. W pokoju tematem przewodnim jest dżungla, są tygrysy, jest to tapeta na ścianie, na której widać właśnie dżunglę. Także ja postaram się wymyśleć tak, aby ta moja zabudowa pasowała do tego pokoju. Będzie sporo pracy wyżynarką, różne inne prace, będzie sporo rysowania, inwencji twórczej mojej. Zobaczymy, jak mi to wszystko pójdzie, mam pewien pomysł. Oglądajcie, oceniajcie, komentujcie, bawcie się dobrze, trzymajcie się, pozdrawiam i zapraszam na film. Dobra, zaczynamy. Mamy plan, jest rysunek, mam to rozrysowane. Będę teraz dobierał materiał. Tutaj mam kawałki MDF-u. Cały projekt będzie składał się z trzech części. Na razie zajmiemy się ramą, korpusem, zwał jak zwał. Potrzebuję dwa dłuższe elementy, te właśnie poziome, tu i tu, na dole i góry. Będę szukał materiału tak, aby mi starczył. Ten jest za długi, troszeczkę przetniemy, ale szerokość jest dobra. Także opisuję go i odkładam na bok. Teraz będę szukał dwa odcinki te pionowe, czyli te boki po 84 cm na szerokość 6 cm. I w tym przypadku tutaj również mam gotową szerokość, tylko z tego jednego wyjdą mi te dwa boki, także opisuję sobie to i odkładam na bok. Za chwilę pójdę z tym na ukośnicę, ale jeszcze sobie przygotuję materiał na parapet. Parapet ma mieć 30 cm szerokości, tak było na rysunku. Tutaj mamy kawałek MDF-u, który niestety ma 28,5, ale sprawdzałem, może być, zakładka będzie troszkę mniejsza, ale również dobrze to będzie wyglądać. Będzie podwójny, klejony, drugi kawałek będzie węższy, tylko ta widoczna część, także nie musi być na całej szerokości parapetu. Idziemy na ukośnicę, docinamy to wszystko na wymiar. Cały projekt będzie składał się tak w ogóle z trzech części, czyli korpus, czyli ta rama, parapet, no i później front. Front będzie ze sklejki, za chwilę go zobaczycie i we froncie będziemy wycinać kształt. Ale na razie docinamy sobie to wszystko na wymiar. Powiem Wam szczerze, że byłem w szoku naprawdę. Pierwszy raz w ogóle mam do czynienia z MDF-em, pierwszy raz jest na moim warsztacie, pierwszy raz coś robię z MDF-u, ale no jakość cięcia na tej ukośnicy tego MDF-u, gdzie ta tarcza naprawdę nadaje się już do wymiany, no była po prostu rewelacyjna. Byłem naprawdę w szoku, oglądałem to za każdym cięciem kilka razy z dwóch stron. Tutaj mamy teraz front, sklejka 10 mm, ustawiam te docięte elementy. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Dotnę sobie jeszcze teraz te dłuższe, poziome sporniki na wymiar. I zrobię to w ten sposób, że po prostu przystawię kątownik do tego pionowego spornika, odrysuję linię bez mierzenia, będę miał idealny wymiar. Kolejny raz na ukośnicy. I kolejny raz oglądam cięcie. Druga sztuka tak samo, już od tej pierwszej odrysowuję. I mam to docięte na wymiar. Mogę to już przymierzyć, teraz to wszystko fajnie mi pasuje. Tutaj dół odmierzam, tutaj będą docięte takie nóżki. Później zobaczycie, za pomocą takiego kątownika ustawiam sobie wymiar i odrysowuję na całej długości tego frontu, czyli tej sklejki. Tak to zrobiłem, w bardzo fajny, wygodny sposób. Teraz ustawiam sobie to już mniej więcej wszystko. Łapię na wkręty. Później one będą zamaskowane, jeszcze to zobaczycie. Ogólnie bardzo fajnie mi się pracowało z MDF-em, ale myślałem, że jest łatwy w obróbce. Niestety za chwilę się zdziwię. Łapię to od razu na klej i na wkręty. Tutaj będę przykręcał pierwszy wkręt i niestety, patrzcie co się dzieje. No pękło, niestety pękło, bez nawiercania pęka, także będziemy nawiercać. Myślę, że pomogłyby tutaj wkręty samowiercące, ale nie posiadam, więc nawiercam. I teraz już idzie to bardzo dobrze.
Dobra, nasza rama, nasz korpus posklejany, poskręcany, także mogę to zamienić miejscami. Czyli najpierw rama i teraz klej. I do tego będziemy przyklejać ten front, tą sklejkę. Za chwilę to zobaczycie. Ustawiam to sobie idealnie. Ściski w ruch. Połapię sobie to wszystko ściskami. Zszywaczem sobie tutaj akurat na szybki połapię. No tam, gdzie nie złapało, to niestety trzeba dobić. Reszta się udała, także mam to już chwycone. Klej zrobi swoje. Ten dół odmierzam sobie w fajny sposób, właśnie dzięki temu kątownikowi nastawnemu nie przeszczelę. Ustawiłem sobie wymiar. Teraz odrysowuję sobie dół, będę wycinał nóżki. Nóżki będą trzy, dwie po bokach, jedna na środku. Teraz sobie to odmierzam, za chwilę będę odrysowywał takie półokręgi, żeby nie były takie nudne, będą zaokrąglone i przesunięte o centymetr. O centymetr będzie przesunięta linia cięcia pionowego. O, teraz to właśnie robię. I tak po kolei wszystkie trzy nóżki. Dobra, nóżki zrobione, teraz odrysowuję taką krawędź dookoła. W środku niej będę wycinał wzór. Do tego świetnie się nadaje właśnie ten kątownik, do takich większych gabarytów. On ma otwory na całej długości. Wkładamy w odpowiedni wymiar ołówek i przesuwając kątownikiem mamy idealnie równoległą do krawędzi kreskę, linię. Także świetnie się nadaje do właśnie takich rzeczy. Dobra, zaczynam rysowanie wzoru. Kredą zaznaczam elementy, które będą wycięte, tak abym się nie pomylił. Także już pomału się pewnie domyślacie, co będę wycinał. Za chwilę zobaczycie, na telefonie mam ściągę. Tak będę próbował to narysować. Tutaj jest też moja inwencja twórcza. Dawno już, że tak powiem, nie malowałem, nie rysowałem. No ale postaram się. Ta strona lewa była dość łatwa. Tutaj te wzory na zebrze, bo właśnie taki kształt chcę narysować. Tak się dziwnie zawijają na zad zebry, także tu będę miał trudniej, ale myślę, że nie wyszło to najgorzej, zobaczycie sami. Także rysujemy po kolei każdy wzór, tak aby to wyglądało mniej więcej tak jak na telefonie. Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe, ale mam nadzieję, że będzie to mniej więcej przypominało to, co jest na telefonie, będzie to mniej więcej przypominało wzór zebry. No właśnie ta strona sprawiła mi najwięcej trudności, no ale myślę, że nie wyszło to najgorzej. Dobrze, udało się, mamy to narysowane, poprawiam sobie te linie, aby mi było łatwiej pracować wyżynarką. Po tych liniach będę ciął. Teraz wiercę takie otwory pomocnicze, z tych miejsc będę zaczynał cięcie wyżynarką. Także troszeczkę tych otworów musiałem wywiercić różnymi wiertłami, później to zobaczycie, niektóre wiertła dawałem dużo większe, były od razu łukami. Po prostu końca wzorów. Za chwilę będzie to widać. Na przykład tutaj, ale niestety tutaj się pomyliłem, bo łuk ma być w drugą stronę, na tym różowym polu, nie na białym. Później będę musiał to poprawić. No niestety wpadki tutaj się zdarzały dość często, ale jakoś się to wszystko udało wyprostować. O, właśnie widzicie tutaj na różowym polu
większym wiertłem, tu już będę miał łuk, bo niestety brzeszczotu, który będę finalnie używał, jest za szeroki do takich łuków, no i niestety to jest problem. Brzeszczot teraz mam założony najwyższy, jaki miałem, niby do ciasnych łuków, ale niestety jest to brzeszczot taki tani, marketowy. No i niestety to, co zobaczyłem po tym pierwszym próbnym cięciu, to mnie po prostu przeraziło, bo cięcie wyglądało dosłownie masakrycznie, sami zobaczcie. No to jest dramat, to jest nie do przyjęcia, także założyłem mój sprawdzony brzeszczot, jest on szeroki, jest to brzeszczot typowy do cięcia sklejki, widzicie, dwustronny, że tak powiem. Będzie problem z łukami, bo nie mam węższej wersji, mam tylko tą szerszą wersję, ale jest to dla mnie brzeszczot sprawdzony, cięcie wygląda po nim idealnie. Zobaczcie tamto cięcie, a zobaczcie to po tym brzeszczocie, no to jest po prostu jak cięcie, jakbyście kroili to nożem, no idealne, po prostu się nie ma do czego doczepić, ale będzie problem z łukami, to mówię od razu, ale jakoś sobie z tym poradzimy. No i dobra, bierzemy się za wycinanie tego, co zaznaczyłem tą kredą. Powiem wam tyle, że jest taka lekcja dla mnie przy tym projekcie, że te otwory, które wykonywałem, gdzie wkładam brzeszczot, nie powinny być na linii cięcia, powinny być bardziej w środku, a po prostu ciąć obok tych otworów, bo niestety często gęsto bywało tak, że ten brzeszczot gdzieś mi tam milimetr troszeczkę uciekał i powstawał taki dołek, który musiałem później pilnikiem jakoś tam prostować, nie zawsze się to dało, także lepiej te otwory zrobić po prostu poza linią cięcia. Ale trudno, jest jak jest, musimy sobie z tym poradzić, także ile będę mógł, to będę uważał, reszta wyjdzie jak wyjdzie. Tutaj macie w naturalnym tempie, także nie idzie to jakoś strasznie wolno. Ten brzeszczot naprawdę daje radę i na pewno sobie w końcu kupię jego węższą wersję, tą właśnie do ciasnych łuków. Ta druga strona, ta, że tak powiem, od strony zadu, tutaj te elementy są większe, trudniejsze i tutaj jest właśnie dużo łuków. Będzie dużo przypaleń, no ale jakoś w sumie jakoś to idzie. Powiem wam szczerze, że były momenty, już zwłaszcza te końcowe, że zastanawiałem się, czy aby na pewno odpadnie ten element, który ma odpaść, bo już się pomału w tym gubiłem. Wyżynarka sprawuje się świetnie, naprawdę jest wygodna w prowadzeniu, naprawdę przyzwyczaiłem się do niej, ale nie ukrywam, że przy tym projekcie miałem chwilę, gdzie żałowałem, że ona ma kabel, że nie jest narzędziem akumulatorowym, gdzie nieraz tam w komentarzach na Facebookach, Instagramach mówiłem, że nie jestem zwolennikiem narzędzi akumulatorowych, bo te baterie No są drogie w utrzymaniu, kończą się i tak dalej, ale no właśnie przy takich projektach człowiek może zmienić zdanie, bo tutaj ten kabel niestety, ale mi często gęsto przeszkadzał, no ale udało się, okej. Kończymy, tu jest właśnie ten ostatni kształt, ten największy. No fajnie się udało, teraz wycinamy te nóżki i tutaj właśnie zobaczycie, tam sobie mniej więcej ten brzeszczot wszędzie poradził, ale tutaj na tych łukach, no ten łuk jest za ciasny dla tego brzeszczotu i tutaj naprawdę no był problem, no udało się to, ale no tutaj powinien być ten brzeszczot węższy do tych właśnie łuków ciasnych i jest taka wersja tego brzeszczotu, którą na pewno sobie zakupię, bo jestem, tak jak mówiłem wcześniej, mega zadowolony. Ten brzeszczot znalazłem sam w internecie i kupiłem go na próbę przy budowie półek dla kotów, tam oczywiście film znajdziecie na kanale i od tej pory no, używam go po prostu, jestem z niego zadowolony. Dobra, czyścimy to wszystko.
No i ten ostatni szlif, wiadomo, trzeba ręcznie zrobić te krawędzie, fajnie. Za chwilę to będzie szło do malowania. I tutaj mamy parapet, jest już sklejony, za chwilę będziemy tutaj równać te boczne krawędzie i tą krawędź czołową. Także szlifierka w ruch, fajnie to szło, naprawdę fajnie się obrabia ten MDF. Miałem kupować okleinę, ale niestety nie zdążyłem, sklepy zamknęli, także troszeczkę się tu pomęczyłem i udało się bez okleiny. Teraz spres zaokrąglający, taki R2, także tutaj te krawędzie parapetu wszystkie fajnie przeleciałem frezem. Kręty zostały zaszpachlowane. Powiem wam szczerze, że jest to zwykła szpachla samochodowa. Została mi taka, jest już nawet chyba przeterminowana, ale działa bez problemu. Fajna na te warunki, bo 20 minut była twarda i gotowa do obróbki. Także fajnie się ją szlifowało. Jeszcze tutaj tak samo te krawędzie zaokrąglam. Tutaj te nóżki. I zabudowa będzie gotowa do malowania. Otwieram moją mini lakiernię, także mogliście to zobaczyć na ostatnim filmie, jak powstała. Będę to malował lakierobejcą białą, także przygotowuję sobie tutaj sprzęt i farbę. W tle widzicie już pistolet, który będę malował. Również jest film o nim na moim kanale. Jeden chyba z ostatnich filmów. Możecie sobie zobaczyć, jak go testowałem. To jest właśnie ten pistolet. Także zaczynamy malować. Najpierw ta wewnętrzna strona. Tutaj jakoś się za bardzo nie będę rozwodził, bo jest to biały kolor. Nie widać, nie jest to zbyt spektakularne. Także po prostu tak z grubsza pokazuję wam, jak to zrobiłem. I tu już mamy tą drugą stronę, także tutaj już się bardziej przykładam, boczki maluję elegancko. W międzyczasie maluję również parapet. I kolejny raz maluję jeszcze raz ten front. I będzie to pomału już gotowe. Dobrze, mamy to pomalowane, wyszło naprawdę nieźle. Bierzemy się dalej do pracy. Teraz będę tutaj przyklejał taką siatkę. Jest to taka zwykła siatka do okna, przeciwko komarom i tak dalej. Przyklejam ją z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy koty i nie chciałbym, żeby tam kot gdzieś
w szczelinę włożył głowę, gdy nas nie będzie w domu. A po drugie, mam nadzieję, że stworzy się taki fajny kontrast właśnie między białą zabudową, a tutaj tym wypełnieniem, co ma przypominać pasy zebry. Także dwustronna taśma do termoizolacji, coś ostatnio jej bardzo często używam, ale jeszcze jest, także tak to będzie przyklejone. Fajnie to się przykleiło, akurat starczyło mi na dwa razy, także zawijam i przyklejam to w drugą stronę, także mam podwójnie. Nadmiar oczywiście odcinam i będę to miał przyklejone już na gotowo. Wracam tu jeszcze do parapetu, bo zapomniałem tutaj wyciąć nawtenkę okienną. Wiem, że można to obliczyć, ale ja sobie zrobiłem takie dwa proste szablony. Jeden na lewą stronę, drugi na prawą stronę, także przyłożę to do parapetu, odmierzę środek i to mi zapewni, no mam nadzieję, idealne wycięcie. Dobrze jest nakleić taśmę w miejscu cięcia wyżynarką, tam gdzie będziemy posuwać wyżynarkę, bo na świeżo pomalowanym parapecie możemy po prostu porobić rysy, zniszczyć farbę. Wiem, o czym mówię, bo z drugiej strony właśnie to zrobiłem, dlatego z tej strony już nakleiłem taśmę. Ok, parapet jest docięty. Zostaje tylko montaż. Tutaj będzie to na zwykłych takich drewnianych kantówkach. Z jednej strony będą przykręcone do ściany na kołki, z drugiej strony sama zabudowa będzie przykręcona na korki i maty. To już wszystko zobaczycie. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Zobaczcie efekt końcowy. Ocencie, komentujcie. Jeżeli się film podobał, zachęcam do lajkowania, do komentowania nowych widzów, do subskrybowania kanału, jeśli takie treści, takie coś Wam się podoba, Was interesuje, to jak najbardziej zachęcam. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć Wam!